Rzepak ozimy to jedna z głównych roślin uprawianych w Polsce. Pomimo dużych wahań cen w ostatnich latach w dalszym ciągu pozwala zarobić. Dodatkowo w dość ubogim zbożowym płodozmianie jest cennym przerywnikiem uprawy zbóż. O ochronie fungicydowej rzepaku porozmawiamy dzisiaj z przedstawicielem firmy BASF. W poprzednim odcinku podcastu poznaliśmy produkt Architekt, przeznaczony do jesiennego oraz wiosennego stosowania jako pierwszy zabieg fungicydowo-regulujący w rzepaku. Technologia ochrony rzepaku od firmy BASF jest kompleksowa. Dzisiaj z naszym gościem z firmy BASF, Pawłem Bilińskim, porozmawiamy o kolejnej nowości w ochronie rzepaku. Zapraszam. Witam, Pawle. Rozmawialiśmy ostatnio o produkcie Architekt. Przypomnij nam proszę, co to za produkt? Dzień dobry. Gwoli przypomnienia, Architekt to najnowszy i pierwszy w naszej ofercie fungicyd z funkcją regulatora wzrostu oparty o aż 3 substancje czynne. Znajduje swoje zastosowanie do zabiegów jesiennych, jak i podczas pierwszego zabiegu wiosennego. Wykazuje on świetne działanie na najgroźniejsze choroby grzybowe, reguluje pokrój roślin, ale również, co warte podkreślenia, wpływa bardzo pozytywnie na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach i zwiększa ich odporność na warunki stresowe, takie jak okresowe niedobory wody. Okej, jako że rzepak jest wymagającą rośliną w uprawie, do zabiegu na tak zwane opadanie płatka należy zastosować produkt, który będzie gwarantował ochronę przede wszystkim przed zgnilizną twardzikową, powodującą znaczne straty w plonie. Wspomniałeś ostatnio o produkcie, którego nazwa brzmi znajomo – Pictor Revi. Opowiedz coś więcej o tym produkcie. Tak, nazwa może wydawać się znajoma, ponieważ Pictor Revi to następca produktu Pictor 400SC, który przez kilkanaście ostatnich lat był stosowany i ceniony przez polskich rolników do ochrony rzepaku w okresie kwitnienia. BASF jako firma innowacyjna przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby pracować nad coraz lepszymi produktami dopasowanymi do aktualnych wyzwań, przed jakimi stoją nasi klienci. Właśnie dlatego w tym sezonie nasi odbiorcy będą mieli okazję zastosować ten najnowszy fungicyd. Innowacyjny, ponieważ składa się nie tylko ze znanego plantatorom rzepaku Boscalidu, ale również Revizolu, najlepszego triazolu na rynku, który w sezonie 2024 zadebiutuje w ochronie rzepaku. Dzięki temu połączeniu produkt wykazuje świetne działanie zarówno zapobiegawcze, jak i interwencyjne. W BASF ogromną wagę przywiązujemy do stworzenia produktu o najlepszej formulacji, która ma ogromne znaczenie. Pictor Revi został sformułowany w oparciu o zupełnie nową formulację, formulację SC+, która wspomaga skuteczność działania nawet w trudnych warunkach pogodowych. A powiedz proszę, czy stosowanie i dawkowanie Pictora Revi jest takie samo jak starego Pictora? Tak jak Pictor 400SC, Pictor Revi to produkt zapewniający najwyższej jakości ochronę rzepaku w okresie kwitnienia. Rekomendowana przez nas dawka stosowania Pictora Revi to 1 litr na hektar. Wspomniałem o formulacji SC+, więc może pozwolę sobie nieco rozwinąć ten temat. Jest to sprawa o tyle kluczowa, że zwiększa pewność zwrotu z inwestycji niezależnie od warunków pogodowych. Formulacja ta dzięki szybszemu tempu rozprzestrzeniania się na powierzchni rośliny gwarantuje bardzo dobre pokrycie zarówno liści, jak i płatków kwiatowych. Dodatkowo dzięki adiuwantom zawartym w Pictorze Revi następuje szybka retencja cieczy roboczej. Efektem tego jest ponadstandardowa odporność na zmywanie przez deszcz. Dla przykładu, który został potwierdzony w testach szklarniowych i polowych, produkt bardzo dobrze działa i wykazuje wysoką skuteczność nawet w sytuacji, gdy zanotowano opad w ilości 15 do 20 mm na metr kwadratowy godzinę po zabiegu. Pictor Revi wykazuje świetną skuteczność na choroby takie jak choćby zgnilizna twardzikowa czy czerń krzyżowych właśnie dlatego, że substancje czynne w formie krystalicznej są w stanie dłużej działać aktywnie na roślinie. Ponadto produkt wykazuje dużą odporność na promieniowanie UV, a doskonale wiemy, że operacja słońca w maju bywa w ostatnich latach bardzo intensywna. Podsumowując, kompleksowe rozwiązanie do ochrony rzepaku z oferty nowości firmy BASF to dwa preparaty. Do stosowania jesienią oraz wiosną Architekt, a także do zabiegu na opadanie płatka Pictor Revi. Ta technologia pozwala osiągać wysokie plony oraz ułatwia pracę w żniwa. Dziękuję Ci, Pawle, za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję za zaproszenie. Wszystkim naszym odbiorcom życzę udanego sezonu i wysokich plonów. Kłaniam się i do usłyszenia.